Cześć kochani, tu Agnieszka, słuchajcie, jesteśmy w H&M, wreszcie dotarliśmy z przeglądem sieciówek do H&M, a to dlatego dopiero teraz, że w moim H&M w Bonarce Krakowskiej po prostu był remont i teraz, nie wiem, może się wcześniej skończył, ale ja się teraz zorientowałam, tak stwierdziłam dzisiaj, że pójdę do tego H&M, zobaczymy, może już skończyli ten remont i rzeczywiście, H&M jest ogromne, jest po remoncie, moja twarz widzę się bardzo świeci, ale mam zimą wykrem dzisiaj na twarzy pod makijażem i widzę, że się strasznie wyświeciłam. Niektórzy nazywają to zdrowym glow. Ja tego nie lubię. Także zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część przeglądu H&M. Jak zawsze przejrzymy cały sklep. Zobaczycie całą kolekcję. Ja tam w trakcie filmu mówię, czego nie zobaczymy i w jakich sytuacjach ewentualnie musicie mi wybaczyć, ale to dowiecie się w trakcie filmu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest fajnie, są większe przymierzalnie, zdecydowanie przymierzalnie są fajne po prostu teraz w H&M-ie. Jest kilka takich większych i z jednej z nich sobie dzisiaj skorzystam. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ta kolekcja, a powiem Wam, że trochę jest taką odmianą od tego, co przeglądam ostatnio. Jak jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli film się będzie Wam podobał. Śledzić mnie na Instagramie, no i zapraszam. I zaczniemy sobie tak od środka sklepu, dlatego że chciałam się rozejrzeć, sprawdzić, jak ten H&M teraz wygląda, zobaczyć, jakie są przymierzalnie. Tak, już coś tutaj mam. I trafiłam na taką część, popatrzcie na tą kurtkę, no przecież to jest spełnienie moich marzeń, także zaczynamy może nie tak, wiecie, od samego początku sklepu, od wejścia, ale zaczniemy sobie właśnie tutaj, dobra, jedziemy wieszakami, ale jestem podekscytowana, a ten sklep fajnie teraz wygląda. Mamy takie sukienki, jak widzicie, sweterkowe w kolorze ekri, obcisłe, długie, z rękawem dłuższym i o nie, jeżeli chodzi o nie, to cena to jest to 169 zł. Dalej wiszą jakieś dżinsy takie szare z żółtymi przeszyciami. Zobaczmy, co tutaj jest. Takie chyba jakieś straighty. Widzę, że 20% bawełny z recyklingu po polsku i one kosztują 109 zł. Czekajcie, muszę sobie przełożyć torbę jakoś inaczej, bo trochę mi ciężko dzisiaj i niewygodnie. Tutaj takie bluzki, jeszcze akurat ta pierwsza nie ma normalnej metki za 50 zł. Tu widzimy jakieś torebki inspirowane mocno latami 90. też i tu jeszcze taki sweter ażurowy z takich jakby buleczek za 110 zł. Dalej mamy dresy ortalionowe, tak to wygląda. A nie, to jest spódnica, patrzcie. Taka spódnica z paskami po bokach szara. No też ciekawy vibe. Taki trochę właśnie athleisure. Spróbujemy znaleźć jakąś metkę. Cena to jest 128 zł. Dobra, rozebrałam się z futrzaka i jest mi o niebo lepiej i wygodniej. Tak, tutaj mamy takie sukienki też z tym trapezowatym dekoltem. Krótkie, obcisłe, elastyczne, czarne za 50... Za ile? 55 zł. Tu jeszcze raz dżinsy, tym razem cargo, takie śmietankowe z kieszeniami, z przeszyciami i z beżową nicią tutaj wszędzie obszyte za 164 zł. Za nimi natomiast wiszą bluzy, jakieś takie Primrose Hill London. No i właśnie, słuchajcie, te kurtki. Ja muszę to zmierzyć koniecznie. Już jedną wziąłam. Wziąłam sobie L-kę, bo one jakieś takie małe się wydają. To jest w ogóle S-ka. Ja myślałam, że to jest... Na początku popatrzyłam i myślałam, że to jest dział dziecięcy już tutaj. I tak, ona kosztuje 189 zł. No taka pikowana. Trochę szaleści, ale no, nie szkodzi, nie szkodzi. Dalej mamy swetry, takie szaro-różowe, też we wzory, bardzo takie inspirowane właśnie skandynawsko i cena to jest 110 zł. To zawsze mówię w filmach z H&M, jakbym się pomyliła i podała cenę jakiegoś innej waluty, to wybaczcie mi, bo to czasami, wiecie, nie wyczaję tego, że źle patrzę. Tu mamy jakieś takie topy z miseczkami, satynowe, bieliźniane, ale lekko baskinkowe za 55 i jeszcze raz mamy tutaj dżinsy. Nie, tym razem też to jest spódnica. Takie spódnice z białą nicią, przeszyte białą nicią. Te typowe denimowe, dłuższe spódnice, które teraz są tak popularne właściwie chyba od zeszłej jesieni.
i cena to jest 127 zł. Dalej mamy jakieś sukienki cekinowe. Okej, okay, takie obcisłe, długie, znaczy obcisłe, nie wiem czy obcisłe, ale takie długie po prostu, prześwitujące za 148 zł. Tutaj znowu jakieś szaliki, buty i koszulki takie z twarzą. Ariana Grande, aha, to jest Ariana Grande, dobra, niech będzie. I tutaj znowu cekinowa spódnica, taka chyba midi albo maxi. To takie sylwestrowe klimaty, chociaż teraz ta moda wyszła na ulicę, aczkolwiek nigdzie nie widziałam nikogo. Chcecie, żebym zrobiła taki ten happening i wyskoczyła w cekinowych ubraniach, jak dla was kręcę? No, bym zrobiła chyba, że tak powiem, furorę. 80 zł. Tutaj mamy spodnie z szerszą nogą, szare, też takie w cargo vibe, z tyłu kwadratowe kieszonki, szeroka nogawka, właśnie taki szary, marmurkowy i cena to jest 129. Tutaj dalej wiszą, jejku, jak mi to przypomina sweter, który ja miałam z H&M lata temu, ja go sprzedałam, pamiętam, na Vinted, jeszcze wtedy jak miałam Vinted i strasznie żałuję do tej pory, tylko że tamten był w 100% bawełniany, był cudny, nie wiem czemu ja go sprzedałam, znudził mi się, no teraz taki bym przygarnęła chętnie, ale ten raczej bawełniany nie jest. Za 110 zł. Tu mamy jeszcze takie jak te choinkowe łańcuchy, swetry za 109 zł. Tu jakieś mini takie torebeczki. Tutaj znowu spodnie cargo. Zaraz pokażę wam metkę. Tutaj jeszcze raz ta sukienka, która była w czerni, tylko że właśnie w takim ciemniejszym, szarym kolorze. Cena tych spodni to jest stuwa i zobaczmy, jak one wyglądają z tyłu. Z tyłu nie mają żadnych kieszeni, są gładkie. Trochę gorzej mi się dzisiaj kręci, bo mam tak ciężką mam torbę, powiem wam. Jeszcze futrzaka sobie tam powiesiłam na tej torbie i jeszcze mam kurtkę w ręce. Tu widzę, znowu mamy te same satynowe topy, tylko że w bieli. Dalej wiszą spódnice z rozcięciem z przodu i z tym motywem, jakby rozporek był tutaj wszyty. Nie lubię tego. Takie właśnie też ciemne za 127 zł. Jakoś tak muzykę bardziej wali w tym H&M nowym. Tutaj mamy krótkie bluzy, takie crop, szare. To jest taki szary gołębi, powiedziałabym, za 58 zł. A tutaj jeszcze cekinowe, krótkie sukienki, takie w srebrze. I tutaj cena to jest 80 zł. Teraz tak, tu mamy znowu jakieś choinkowe swetry, tylko że srebrne. I mamy też jakieś białe, tylko że ja się nie schylę w tym momencie, bo mi wszystko zleci ze mnie, co mam tutaj ze sobą. Tutaj mamy jeansy. Jaki to jest fason? White high waist, czyli szare jeansy z wysokim stanem i z szerszą nogawką. Ładnie całkiem tak wyglądają potencjalnie. I cena to jest 127 zł. Tutaj możemy zobaczyć część tych rzeczy, które wam pokazywałam. Czyli sukienka włożona pod bluzkę z Arianą Grande i taka puchówka, która nie widziałam jej, ale gdzieś tu na pewno wisi. Mamy też sweter i jeansy. Tutaj, jak widzicie, jeansy flare z niskim, wydaje mi się, stanem. A może nie? A może takie jakieś miękkie, elastyczne. Niby to jeansy, ale to taka cienizna. I cena to jest 70 zł. To może przejdziemy tędy. Tu mamy jeszcze wersję ciemno-szarą i czarną. Tutaj jest znowu ta Ariana Grande. Teraz już ją rozpoznaję. No i te puchówki, które przed sekundką były tam właśnie na manekinie, takie szare. To może to też jest Ariana Grande, ta kurtka, co ja wzięłam. To by było. I tutaj cena to jest 164. Jeszcze się tutaj chcę dopchać. Tak, to no tu jest wszystko Ariano Grandowe. Takie torebki i spodnie przeszyte białą nicią, srebrne z szerszą nogawką. To myślę, że to jest jej jakaś może kolekcja, znaczy no taka kolekcja z nią, nie wiem, nie znam się. Za 129 zł. Dobra, to co mnie tak nagle zaciekawiło, to przeszłyśmy. Teraz możemy iść po prostu tak tutaj po kolei, ale wiecie co, zmienili aranżację, ale wszystko jest dalej napchane masakrycznie i tak. Tu jakieś takie bluzy middle. Tutaj znowu mamy long sleeve z tym trapezowym dekoltem za 40 zł. Tu jest jeszcze wersja szara, tu jest biała. Tutaj natomiast mamy pudrowy róż. Tutaj krótsza sukienka, taka z małym dekoltem.
z taką nawet powiedzmy stójką prążkowana w śmietankowym, czy tam ekri nawet bardziej kolorze, za 8 dyszek. Dalej jakieś swetry Paris, szary, krótki sweter z obniżoną linią ramion z napisem Paris za 110 zł. I tu jeszcze mamy dżinsy. Dżinsy z szeroką nogawką też, przeszyte znowu taką nicią trochę ciemniejszą za 60-70 zł, tutaj z kieszeniami. Tutaj natomiast mamy co? Jeszcze raz takie bluzki, tylko że w czerni, ale mamy też wersję taką jakby obwoskowaną, taką gumowaną. O, to jest bardziej gumowane za 4 dyszki. Może Wam z bliska pokażę, jak to wygląda. Tak, i teraz muszę się jakoś tu poprzeciskać i przejdziemy na drugą stronę. Tutaj mamy co? Może od tej strony będę szła, będzie mi łatwiej. 4 kolory jakiegoś golfu. Taka wersja. Ładny, nie za długi, nie za krótki. W takim ładnym różu za 110 zł. Mamy też w złamanej bieli, w beżu, taki lekko widzę melanżowy. I jest też czerń. Dalej mamy takie bluzki. Takie jakby mięte, z lekko dzwonkowatymi rękawami, tutaj zapinane na jakiś zatrzask, tutaj w ogóle nie, jeszcze wiązania tutaj jakieś są, dobra, czyli takie trochę kopertowe, za 55 zeta, tutaj mamy znowu w złamanej bieli te same bluzeczki z tym trapezowatym dekoltem i tutaj mamy spodnie, jakieś też flair, mam wrażenie, że to jest to samo, co tam były, widzicie, z taką flair nogawką, a też takie właśnie elastyczne, lekko niby jeansy, ale elastyczne za 7 dych, a za nimi wiszą koszule szare. Takie w bardzo męskim, przeskalowanym fasonie. I tutaj cena to jest 8 dych. Patrzmy na drugą stronę. Tutaj mamy jakąś pikowankę, ale futrzakową. To, co ostatnio widzieliśmy w Zarze, tylko że ta jest chyba dłuższa. Taki miś po prostu, ale jak paferka, nie? Za 210 zł. Dalej wisi kardiganek w bardzo ładnym odcieniu różu, wpadającym w takie lekko fioletowe tony. Chłodniejszy róż, ja lubię. A to jest, wydaje mi się, akryl za 8 dych. I tutaj mamy jeszcze jeansy. Jakie jeansy? Zobaczmy, wide high waist, czyli szeroka nogawka, wysoki stan, taki klasyczny kolor denimu 127, nie za jasny, nie za ciemny. Za nimi natomiast wiszą jeszcze jakieś sukienki takie, z takim efektem, takie bieliźniane z miseczkami, można powiedzieć, że bieliźniane na regulowanych ramionczkach za 55 zł. Tutaj mamy kolejne spodnie cargo, no takie już nakombinowane, dosyć mocno, z tyłu gładkie, ale to możliwe, że to są te same, co tam były, ale już się pogubiłam, za dużo już tych cargo, jak dla mnie, 80. Tutaj mamy jeszcze takie golfy z warkoczowymi wzorami z przodu i jeżeli chodzi o cenę, to jest to 110 zł. I tutaj dalej znowu dżinsy, jakie tym razem? Fason white high waist, ultra high waist, takie jeszcze. Czekajcie, tak Wam może pokażę. O, no po prostu, ale nie jest ta nogawka jakaś taka strasznie szeroka, taka pompowa. Jest szersza, ale nie tragedia. Za 128 zł. Za nimi natomiast wiszą jeszcze takie bluzeczki. I one w ogóle lśnią tak brokatowo, lureksowo. I cena to jest... Jaka to jest cena? 8 dych. Patrzymy dalej. Tutaj znowu te same, mam wrażenie, pochówki, co były tam przy Arianie. Za 165 zł. Tu z tyłu jakieś takie ciemne jeansy, też z szeroką nogawką. Takie ciemne, jakby widzicie, trochę brąz, szary brąz, przeszyte taką bardzo kamelową nicią, no bo nie można tu powiedzieć pomarańczową, taką kamelową. Zobaczmy, jaki to jest fason. Baggy jeans, 90s baggy jeans, czyli po prostu baggy. Dobra, jedziemy dalej. I tutaj mamy jakieś topy, widzę, takie bieliźniane, gorsetowe, takie, widzicie, marszczone, z tyłu zapinane na haftki. Tak, ta kurtka trochę przeszkadza, wiem. I jeżeli chodzi o nie, to one kosztują 8 dyszek. Tutaj chyba jakaś Britney nawala, nie? Tak mi się wydaje. Czekajcie, przełożę sobie. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy jakieś spodnie takie luźne, parachute. Jest jakaś metka? Jest.
za 114 zł, a tutaj kolejne już z grubszego materiału, takie właśnie, o, z takimi marszczeniami na nogawkach. Ja już Wam to mówiłam, że tak, też paraszyt wykończony, tak, że kupiłam sobie takie w liceum i po prostu nie wiem, czy chodziłam w nich, czy w nich nie chodziłam, ale jakoś tak kupiłam i były po prostu. Tutaj fajny taki bazowy sweterek, szary, melanżowy w białe paski z lekkim golfem, za 5 dyszek dalej, takie topy marszczone glistki. Tutaj widzicie w śmietankowym kolorze, asymetryczne, za 40 zł, a za nimi wiszą jakieś spodnie znowu, pewnie też jakieś cargo. Tak, tutaj też są spodnie cargo, tym razem czarne, denimowo, taki gruby jeans za 114 zł, gruby i sztywny. A tutaj mamy trzy kolory bluz. Piękny błękit, bardzo mi się podoba. Uuu, fajna ta bluza, taka z przeszyciami, obniżona linia ramion, taka w błękicie. Tu mamy w graficie i tu mamy w śmietance. No, całkiem nice, nie powiem, popatrzcie, podobają mi się te przeszycia. Mam słabość do takich rzeczy za 55 zł. Tutaj teraz przejdźmy może na tylne wieszaki. Znowu takie long sleeve'y z odwróconymi szwami, bo tak to można nazwać chyba. Elastyczne, cienkie, za 4 dyszki. Za nimi natomiast wiszą jakieś spodnie. Kolejne cargo, no też paraszyt takie, coś takiego. Tak Wam pokażę. I one są w takim jasno szarym, bardzo jasno szarym kolorze, za 8 dych. A tutaj widzę, że mamy bomberki, dobrze mówię? Tak, mamy bomberki. Jedna jest na manekinie. Ciężko mi się tam będzie dostać, więc spróbuję dopaść metkę na tej. Chyba będzie najłatwiej. Za 209 zł. Tutaj znowu mamy te topy asymetryczne. To jest to samo? Tak, to jest to samo, co tam było w innym kolorze. Widzicie, takie z przymarszczeniami i tutaj różne ramionczka. Tutaj jakieś znowu spodnie cargo wrzucone w takiej zgniłej, intensywnej zieleni za 105 zł. I tu jeszcze jedne cargo, też takie z przeszyciami na nogawkach. Ciekawa jestem, ile procent z Was nosi takie właśnie spodnie z moich widzów, bo wiem, że ja mam grupę wiekową taką, że tak powiem, nie teenage, w sensie takie młodsze osoby też mnie oglądają, ale głównie takie babeczki właśnie w moim wieku, studentki i tak dalej. Ciekawa jestem, czy nosicie. Tutaj widzę, tu jest dużo wyprzedaży w ogóle, w H&M jest dużo wyprzedaży, mnóstwo wieszaków z wyprzedażami, więc ja nie wiem, o co chodzi, czemu tutaj już jest wyprzedaż, ale w to wchodzić dzisiaj nie będę, tylko będę leciała po prostu po tych rzeczach, które na wyprzedaży nie są. Fajny sweter, taki na wyprzedaży, woskowany. No dobra, tutaj mamy kardigan w paseczki z złotymi lustrzanymi guziczkami za 128 zł. Tutaj kolejne spodnie cargo, takie tym razem w takiej jasnej zieleni militarnej za 100, a za nimi kolejne glizdy, czyli takie marszczone, tym razem sukienki. Aha, tu macie takie rękawki, no to jest takie jak lajkra biała. I cena to 8 dyszek. Dalej wiszą spódnice z przecieranej sztucznej skóry. Takie też, to też jest motyw, który jest bardzo popularny w tym sezonie. Za 148 zł. Z tyłu natomiast jakieś szare bluzy. O, to są takie same jak tamte, tylko że w szarości melanżowej. Tak jak te błękitne, te. To jest dokładnie to samo. Tutaj mamy kolejną puchówkę, tylko że w czerni tym razem. I jeżeli chodzi o nią, to cena to 190 zł. Tu czapki, tutaj znowu glistkowe, marszczone bluzki z długim rękawem, takie elastyczne. I cena to jest 55 zł. Za nimi znowu cargo. Tak, takie same jak te czarne, też takie sztywne właśnie. Więc tutaj nie pokazujemy tak. I jeszcze mamy tutaj takie krótsze swetry w szerokie paski beżowo-czarne. Za 55 zł. Tutaj znowu glistka, tylko tym razem siatka, jak widzicie. I cena to jest 55, a za tym wiszą kolejne spodnie z kieszeniami cargo i ze ściągaczem na dole, tylko że tym razem w dresowej wersji, takiej melanżowej, jasno-szarej. I tutaj cena to jest 8 dyszek. Tutaj znowu takie golfy w bardzo jasnym
beżu, takim brudnym maśle, coś takiego za 5 dych. Tutaj też jakieś kolczyki, szaliki. Dobra, myślę, że właśnie skończyliśmy przegląd. Tak jakby, tak naprawdę gdybym chciała kręcić od początku sklepu, to by był prawdopodobnie koniec tutaj. No ale idziemy innym trybem tym razem. Tu widzę, że mamy jakieś swetry jeszcze takie. Wersja beżowo-biała i czarno-biała. Jakie one mają fason? Też taki krótszy widzę i szerszy. Tu mamy obszycie dookoła na dekolcie czarne też dodatkowo. W tej wersji kolorystycznej za 8 dyszek. A tutaj mamy wersję właśnie jeszcze w beżu. I znowu spodnie takie bardzo utility, materiałowe z białą nicią, przeszyte białą nicią, też z kieszeniami za 100. Takie. I tu jeszcze widzę w czarnej wersji mamy chyba to samo. Tak, także teraz się przeniesiemy chyba na drugą stronę po prostu. Tu wjeżdżamy w takie trochę ski, Aspen i te sprawy. Sweter mechatogenny, niesamowicie elastyczny, syntetyczny, też z takim wzorem właśnie a la skandynawskim za 8 dyszek. Tutaj jakieś torebki, tutaj topy szare, materiałowe z zamkiem z przodu. Widzę, nie, na haftki z przodu. Takie na grubszych ramionczkach za 4 dychy. Dalej mamy, no, po prostu ortalion. No, taką bluzę, jak od joggingu tak zwanego w latach 90. za 148 zł. Następnie jeansy z prostą nogawką, niezbyt szeroką, straighty z niskim stanem. Za 110 zł. I tutaj mamy jeszcze znowu taki wzór ala, zimowy typowy, przy golfach czarnych właśnie. Tutaj cena to jest 110 zł. Tutaj znowu spodnie paraszutki, a to chyba są te, które tam wisiały tak pojedynczo, bo widzę, że tu jest ich po prostu więcej, a tam chyba była jedna para, nie? Takie z klapkami na pupie, pseudokieszonkami. Cena 110 zł. Tutaj bluza Giants. Tak, czyli coś takiego jeszcze. Tutaj znowu jakieś kolczyki, torebki. No o ten motyw, ta torebka jest takim tak strasznie kiczowata, że aż mi się słabo robi, powiem wam. Ja, no nie wiem, nie mówię nic więcej. Tutaj mamy, jak widzicie, dużo puchóweczek, tak wam pokażę. Różne kolory puchówek i różne wykończenia też. Mamy czarną, czerwoną, jakiś taki zgniły zielony i ciemnozielony. One tak jakby lekko światło odbijają. Myślę, że to widzicie. I tutaj cena to jest 165 zł. To jest coś takiego, ten efekt perłowy, jak są w Mojito, natomiast on tutaj jest dużo lepszej jakości. To nawet nie ma o czym mówić. Jest taki bardziej w masie, no nie wiem, jak to inaczej nazwać, w sensie spoko, to też jest spoko. No i jeszcze jest taka wersja kolorystyczna. Patrzymy w takim razie dalej. Tutaj mamy, ja wziąłam dzisiaj do zmierzenia chyba najbardziej kiczowatą rzecz, jaką mogłam. Tu mamy takie klasyczne, przylegające koszule za 6 dych. I dalej tutaj jeszcze takie spodnie, chyba marchewy trochę. I w beżu to z kolei jest taka wersja, słuchajcie, tej mody w tym momencie, to wam muszę powiedzieć, jeszcze taki sweter, jak mamy ten cały styl old money, no to tacy ludzie co robią, jak jest zimno, jeżdżą do Aspen i tak dalej, no więc tutaj mamy taką wersję inspirowaną właśnie też za 165 zł. Tutaj jakaś taka bluza znowu, jeszcze raz koszula, o, tu wam mogę pokazać, to jest ta sama, co była w bieli, jakbyście szukały w czerni, to sobie tą darujcie, bo ona się strasznie obiera. Tutaj mamy kolejne bluzy, kolejne jeansy z szerszą, prostą nogawką. Te są akurat wide high waist, czyli szeroka nogawka, wysoki stan. Pokażę metkę, ale to jest pewnie to samo, co tam było. Za 128 zł. Za nimi natomiast wiszą jeszcze takie sweterki, te, które teraz są popularne. I mam na wishliście taki z Massimo Dutti, który super naprawdę leży. Tutaj mamy lakierowane torebki. Tutaj trochę inspiracja taka też właśnie narciarstwem Aspen, ale też mi zaleciało trochę formułą, wyścigówkami, czy tam rally i tak dalej. Tu mamy jakieś spodnie za 148 zł, no takie lakierowane torebki kitschy i do tego jeszcze jest góra. No powiem wam, że to jest coś takiego,
co było naprawdę modne w latach 90., 80., takie jogging to się nazywało, góra z dołem, też takie miałam. Tutaj jakieś wielkie koszulki Hot Wheels, no właśnie to rally bardziej chyba, nie, niż formuła, nie wiem. I tu jeszcze mamy spódnice w tym stylu właśnie takie do tego dopasowane stroczkiem z przodu. I cena to jest 110. Powiem wam, że tak ożywczo na mnie działa ten H&M, bo bardzo dawno nie byłam, nawet nie wiem, co było w kolekcji, w sensie nawet się nie orientuję za bardzo, bo ja nie lubię na ich stronie i w aplikacji szukać. I tak, no, jakość to wiadomo, że tutaj nie powala i tak dalej, ale tak ożywczo na mnie działa. Jest troszeczkę inne niż te sieciówki, które ja tam ostatnio ciągle z wami prześmiguję. Co tu mamy? Och, czapy takie, spójrzcie. Czapy takie ze sztucznego futra i tutaj cena to jest, zaraz się dogrzebiemy do niej, 100 za taką czapkę? Nie, to trochę dużo. Dalej znowu jakieś bluzy, takie trochę bardziej college, jakieś spodnie w tym stylu parachute, tu jeszcze buty, sztyblety tam na dole mamy, okularki właśnie takie jak narciarskie trochę bardziej i tutaj bluza jeszcze taka szersza, większa, digital. No to takie, że tak powiem, mało wyszukane, ale dobra. Tu mamy z kolei spódniczkę, tak? Spódniczka z takich szerokich, właściwie z zakładkami, no można powiedzieć z plisami, nie, z zakładkami, zaszywkami, przepraszam, za 80 zł. A za nimi wiszą jeszcze kardiganki takie czarne z obniżoną linią ramion i one kosztują 80 zł. Dalej sukienka taka znowu prążkowana, aż takie samo jak tam wisiało, tak mi się wydaje, też taki syntetyk za 8 zł, a może jest to jakaś mieszanka z wiskozą, ale to tak wygląda bardzo słabo, to też wygląda bardzo słabo, aczkolwiek fason mi się podoba, bo taki szerszy sweter czarny z szerokimi rękawami, gol właściwie, ale tu coś za nim innego wisi, aha, jeszcze takie swetry. No to zobaczmy sobie metkę tego. Cena to jest 110 zł. I jeszcze metkę tego z golfem 128. Tutaj znowu mini torebeczka, znowu sztyblety. To Agnieszka lubi. Błyszczy się. Tak, taki też sweter luźniejszy. On jest cały jakby lureksowy, ale jest taki ciemny kolor fajny. I cena to jest 110 zł. Dalej, tak, takie zestawienia teraz są na czasie. Dalej, ojejku, ekoskórzane, te same spodnie, w sensie ten sam fason, co tam inny wam pokazywałam, taki parachute z tymi tutaj przymarszczeniami na kolanach, tylko że w ekoskórze. Jak wam się podobają, to ekoskóra całkiem przyjemna, mięciutka. Tutaj te same topy takie gorsetowe, które były tam po tej stronie na samym początku i srebrna koszula. Taki fason nie przeskalowany, tylko taki bardziej slim. Przyjemna, taka lejąca, taka chłodna, jak taka woda. 80 zł. Za koszulami dalej mamy spódnice satynowe. Takie, popatrzcie, z klinami tutaj na dole wszytymi, więc one się lekko tam rozkloszowują na dole. Och, ten fason też pamiętam. Chyba pierwszy rok moich studiów na archeologii, rok 2000, nie wiem, który nawet, szczerze mówiąc, czwarty. 148 zł. Była taka moda. Miałam taką spódnicę, bardzo ją lubiłam. I tutaj czarne, cekinowe sukienki, takie same jak były na początku po drugiej stronie w srebrze, to tu mamy w czerni. Jest dokładnie to samo. I kolejne dżinsy, flare, szare flerki. Zaraz zobaczymy, czy to flare. 80, według mnie to są flare dżinsy. Flare, tak. Flare z wysokim stanem, z serii Divided. I tutaj jeszcze mamy białe. I to jest taka biel, powiem wam, która się rzadko zdarza. Białe sweterki z dekoltem łódka. I cena to jest 80 zł. Tutaj znowu jakieś takie przymarszczone, obcisłe sukieneczki, czarne, elastyczne za 80 zł. No to co, pora teraz chyba na wieszaki, tak? Tylko od której strony pójdziemy od początku może, bo tak mi chyba jest najłatwiej. Jakoś tak jestem leworęczna, może to ma znaczenie. Słuchajcie, no dobra, tu zaczniemy od tyłu. Tak, nie po kolei dziś bardzo. Kardigany,
szenila, nie szenila, zwykłe takie, zwykła jakaś włóczka, kardiganki zapinane na trzy guziki w takim żółtawym trochę beżu za 80 zł, za nimi wiszą jakieś spodnie znowu grube takie jeansowe z przeszyciami też właśnie cargo. I cena 110 zł, a tutaj bluzy Giant, znowu takie rozpinane. Tu mamy jeansy, no tak ciekawie wykończone, bo u góry, jak widzicie, są związaniem. Bardzo szeroka nogawka, baggy. I z takiej właśnie zielonkawego, z takiego zielonkawego denimu za 165 zł. Za nimi wiszą jakieś swetry, nie wiem, czy ja się dopcham do tych swetrów. Tak w moim, że tak powiem, z moim całym przybytkiem. Tutaj mamy, jak widzicie, kożuchy ekoskóra i taki misiek kremowy za 279 zł. A za nimi, no właśnie, wyciągnę jeden z tych golfów. Takie krótsze, o takie sweterki lubiłam, tylko że trochę dłuższe właśnie w liceum. Takie, z taką stójką zapinane na zamek. Nosiłam do szerokich spodni cargo. Miałam taką fazę przez jakiś czas, 80 zł, tylko że to nie było takie cargo ostentacyjne jak teraz. Te rzeczy były inne, takie, no teraz może nawet by się ich nie nazywało cargo, ale też właśnie takie materiałowe, szersze spodnie, takie w tym stylu. Tu znowu cargo, jakieś w beżu, takie z kieszeniami po bokach, miękkie, cienkie spodnie. I cena to jest 100, tu jakieś Saints, a ja przeczytałam Satans. Okej. Okay. New Orleans Saints. Tutaj Hot Wheel, czyli też jakieś autoklimaty. Tutaj mamy swetry czarne w czerwone paski i takie trikolorki. Zobaczymy, rozwinę jeden za 55, a te w te paski za 55, więc to będzie, myślę, to samo. Zobaczmy, tak, o. Taki classic fason, dosyć, nie jakiś przeskalowany, ale luźniejszy. Nie też. A, patrzymy dalej. Tutaj upchnięte 100 tysięcy rodzajów swetrów różnych. Znowu zaczyna się upychanie w H&M-ie. Znaczy nie zaczyna się, tylko się nigdy nie skończyło. Na przykład takie sweterki z takim tutaj wiązaniem z tyłu. Ciężko jest to przejrzeć. Powiem wam, jak oni tak to narąbią, naupychają. No tu widzicie, jest 100 tysięcy różnych rodzajów, takich, co już gdzie indziej pewnie też wisiały. Tu jest jakiś kardiganek, taki w złamanej bieli, ale z taką nutą jakby, nie wiem, koralu za 80 zł. Tu mamy takie swetry ażurowe, długie, przeskalowane. Widzicie, całe takie podziurawione w czerni za 110 zł. Dalej wiszą jeansy, chyba flare też, tak, flerki. Takie granatowe z niskim, widzę, stanem, tak, low waist, niski stan i przyszyte żółtą nicią. I cena to jest 110 zł. Dalej mamy bluzy. Powiem wam, że już się zmęczyłam tym hejem. Takie bluzy jakby polarowe trochę, takie puchate, krótkie, z kapturem. I cena to jest 8 dyszek. Dalej co? Dalej spódnice chyba jakieś. Takie, tak, takie prążkowane, długie. Wydaje mi się, że to jest spódnica. Szare. I cena to jest 110 zł. Tutaj mamy co? Jeszcze spodnie z takimi też przeszyciami po bokach. Też takie parasut, widzicie? I z taką lamóweczką jakby. Za 110 zł. Tutaj znowu różne jeansy wymieszane. Nie mam do tego siły. Nie będę patrzeć, jak wisi tyle rzeczy narąbane w jednym miejscu. Jak będę widziała, że wisi kilka takich samych, to po prostu wtedy będę pokazywać, bo bym oszalała chyba w ten sposób. Tu mamy kolejny sweter, taki kremowo-błękitny za 8 dyszek. I tutaj jeszcze biała w złamanej bieli, znowu puchóweczka, tym razem taka matowa powierzchnia. I cena to jest 190 zł. Czy po tej stronie patrzyliśmy, co jest? Tak, patrzyliśmy. No to teraz tutaj. Puchowe płaszcze. Jak widzicie, różne wersje kolorystyczne, ale to jest ten sam fason, więc podejdziemy sobie tutaj może do takiej jaśniejszej. Tu jest ciekawe, bo ciemny, taki można powiedzieć, że to jest ciemny beż albo chłodny, jasny brąz. Fajny kolor, taki dla chłodnych typów urody.
i cena to jest 260 zł. Tutaj znowu mamy te polarkowe bluzy, tylko że w szarości i w złamanej bieli. I widzę, że mamy chyba jeszcze te same koszule. Ojejku, jaka długa, tak dziwnie długa. Jaki to jest rozmiar? I te, które były w srebrze, tak mi się wydaje, że to jest to samo. Za 8 dych. To jest satyna po prostu. Satynowe tym razem. Tutaj co? Tutaj jakieś koronkowe, ach, spódnice. Patrzcie, z taką midi częścią koronkową, a tutaj mamy pod spodem krótką materiałową miniówę za 55 zł. Dalej wiszą znowu koronki. Taka bluzka tym razem. Tak wam pokażę. Związaniem pod szyją i właśnie z takim koronkowym wykończeniem. Cena to jest 8 dyszek i tutaj jeszcze mamy taką wersję. Taka po prostu prześwitująca koronkowa bluzka z długim rękawem i cena to jest 55 zł. Dalej idziemy w koronki, widzę. Tutaj z kolei topy takie bieliźniane. To jest fajne. Takie, wiecie, pod coś, żeby wystawało troszeczkę takiego topu. Może o tak wam pokażę. Takie pajęczynki. Lubię takie, podobają mi się. I cena to jest 55 zł. Za nimi wiszą, o, to też co było wcześniej, satynowe, czarne, te z, jakby z baskinką lekką. A tu jeszcze mamy te same bluzki, które też wcześniej były, tylko że w innym kolorze. Z tymi odwróconymi szwami też mamy w dwóch kolorach. I tutaj siatkowa spódnica. Spódnica z siatki wykończona tym obszyciem takim falbankowanym. W sensie ona nie jest prześwitująca, bo ona, znaczy trochę jest, ale na podszewkę, tylko że z wierzchu jest ta siatka, nie? Za 8 dyszek. To też jest taki motyw a la 2000. Bardzo, bardzo. I tu jeszcze mamy takie sukienki. Koronka też na podszewce. Takie bieliźniane. Za 80 zł. Dalej kardigany obszyte tak na dekolcie, tutaj widzicie, też w pudełkowym fasonie, lekko takie kłaczkowate, takie barankowe lekko, też zdobione guziki i tutaj cena to jest 148 zł, za nimi natomiast wiszą spodnie, flare, właściwie leginsy flare, za 55 zł, też takie szersze prążki. Tutaj mamy dalej co? Sukienkę też taką z przemarszczeniem przez środek, obcisłą i z bufkowanymi rękawkami. Koronka też. I cena to jest 110 zł. Dalej co? Dalej taka długa sukienka z półgolfem. Też marszczona po bokach, prążkowana czarna. Już tak bardziej pod imprezy sylwestrowo-andrzejkowe, nie? Za 80 zł. I tutaj dalej mamy znowu te same topy, które tam były wcześniej z haftkami, tylko że w czerni. Tu jakieś jeansiory upchnięte cargo. Tak. I tutaj jeszcze, o, patrzcie, topy z ekoskóry. Dekolt taki serce, można powiedzieć. Takie topy, no, gorsety również ekoskórzane. I cena to jest 55 zł. Tak przeglądam dużo, tego dużo, ale tak do mierzenia tak naprawdę to z takie rzeczy, które mnie zaciekawiły, to jest 3. Tutaj mamy jeszcze sukienkę taką jakby trochę bawełnianą, przylegającą, krótką, mini z dekoltem obszytym paskami cyrkoni za 110 zł. Dalej znowu jakieś szerokie spodnie. Już powiem szczerze, żygam. Mówię to, mówię dosłownie, mówię dosadnie, żygam tymi cargo za 80 zł i tymi parasuit. Tu ekoskórzane znowu też z kieszenią na nogawce szerokiej. Tu jest kieszeń, nie wiem czy ją widzicie. Tu jest kieszeń. Tak, także coś takiego jeszcze jest. Za 128 zł i tu mamy koszule luźne, chyba bawełniane, takie większe. No na pewno większe, bo to jest rozmiar M w bieli, czyli klasyk za 8 dyszek. Tutaj topy, dwie wersje, takie metalizowane też i jeszcze taki jasno, jakby różowo-fioletowo-szary za 40 zł. Dalej wiszą spódnice, które też widziałyście już w satynie, to są te z klinami na dole, tylko że tu są czarne, tam były białe. I tutaj mamy znowu jakieś takie glistki marszczone, prześwitujące z lureksem, czyli z metalizowaną nicią srebrną w tym wypadku za 55 zł. Za nimi wiszą krótkie spódnice.
takie elastyczne z rozcięciem tutaj trapezowate. Znaczy trapezowate, one chyba powinny być obcisłe za 8 dyszek. Za nimi natomiast eko skórzane, bardzo podobne, też takie mikro, mini, bo one są dosyć krótkie, powiem Wam, za 80 zł. Dalej mamy koszulę satyna, ale taka grubsza, taka fajna. Może tu jest wiskozowa bardziej, 51 poliester z recyklingu, ale tu nic więcej nie ma, nie chcę się zaglądać na te metki w środku. 80 zł w takim, widzicie, graficie z kieszonką. Dalej satynowe topy, zapinane tu z boku na zamek, też z jakimś tam wiązaniem z tyłu i sznurowaniem, o coś takiego. I cena to jest 55 zł. I tu jeszcze mamy bufkowane rękawy, welurek i taka krótka sukienka przemarszczona też przez środek z przodu, a z tyłu nie, w czerni. I cena to jest 110 zł. Teraz zobaczmy tutaj. Tutaj sukienki, znowu takie jak były satynowe, też z tymi trójkątnymi miskami, bieliźniane, widzę, że zapinane na zamek. Tylko nie wiem, czy to była identyczna wersja, więc tak czy siak pokażę Wam metkę. Dalej spodnie cargo. O, taka ekoskóra grubsza, sztywna dość, niezbyt przyjemna. Guma taka bardziej dla mnie, za 130 zł. Tutaj mamy jeszcze sweterki lureksowe, nie, sukienki, popatrzcie. To są długie sukienki, takie z lureksu, na podwójnych wieszakach powieszone, za 55 zł. I tu jeszcze mamy sweterki z takim dekoltem na plecach dużym, popatrzcie, prążkowane, też z tym lureksem właśnie, za 70 zł. Tu jakieś butki, takie jakby, widzicie, materiałowe. Tutaj jakieś sukienka bodycon. No tak, to są bodycony. Aksamitna sukienka bodycon, krótka na ramionczkach. I cena to jest 40 zł. Tu mamy wersję ekoskórzaną. To jest chyba to samo. Tak, tu mamy wersję w srebrze, takim prążkowanym. Tu jeszcze wersja lurex. I tutaj jeszcze taka czarna też. Tak, i tutaj te lureksy. Tu jest manekin, więc mogę Wam pokazać, jak to docelowo wygląda, zestawione z tą srebrną koszulą. Tu jakieś bluzy, Wednesday, I'm not weird, everyone else is, okay. A fajny film, Wednesday, bardzo mi się podobał. Obejrzałam, słuchajcie, z moim młodym w jeden dzień. Siedliśmy i zrobiliśmy binge-watching, 128 zł i bardzo nam się podobało. Tutaj jeszcze inne kolory tych bluz, tutaj też Mistifs, nie wiem co to jest, tutaj taka, tutaj smiley, cola, tu jeszcze jakieś koszulki, tego już nawet nie pokazuję metek, bo to są takie, wiecie, pierdołeczki. Czy my tu dotarłyśmy, do końca dotarłyśmy, to jeszcze nam zostały te wieszaki i myślę, że schodzenie po sklepie to będzie dziś. Tu znowu mamy satynową sukienkę, znaczy satynową, ta część jest satynowa, obszycia, ta cekinowa, która też była już na początku filmu. Za nimi wiszą marszczone jakieś bluzki. Tak, to też było na początku filmu. Dalej coś z ekoskóry, więc wyciągnijmy i zobaczmy. Ekoskórzana spódnica, długa, z rozcięciem z boku. I cena to jest 128 zł. I tam z przodu jeszcze są, zaraz zobaczymy, te, jak to się nazywa, bomberki. Takie większe, przeskalowane w szarym kolorze, lekko połyskujące za 210. I tu jeszcze mamy jakieś przy zakupie karty upominkowej za 155 zł na kolejne zakupy. Tu mamy flery ekoskórzane na przykład. Wegan. No tak, fajnie, że wegan. 80 zł. To już jest szydera, naprawdę. Flare low waste. To są wszystko flerki z niskim stanem. Wiecie co? Pisanie wegan na czymś, co jest ze sztucznej skóry, to jest moim zdaniem totalne przegięcie. 80, raczej, że wegan, bo to jest czysty, wiecie, plastik, ropa naftowa i tak dalej. I ja noszę takie rzeczy, jest spoko, ale no to jest przegięcie marketingowe dla mnie. Także myślę, że na tym dzisiaj skończymy przegląd takiego chodzenia po sklepie, a teraz wezmę, myślę, że dosłownie parę rzeczy do przymierzalni, no bo tutaj nie ma z czym szaleć.
Jesteśmy już w przymierzalni i powiem wam tak, że akurat tutaj, gdzie są większe przymierzalnie, wrąbali głośnik i muzyka tak nawala, że ciężko po prostu myśleć. Także nie wiem, będę się przekrzykiwać chyba z tą muzyką. Może popełniłam błąd, może powinnam iść do mniejszej przymierzalni, bo one wszystkie nie są jakieś małe, tylko są fajne, większe. No ale dobra, już wybrałam tak jak jest. Także patrzcie, jak jest ładnie i przytulnie. Światło jest beznadziejne, ale jest ładnie i przytulnie w tych przymierzalniach. Więc bierzemy się już za przymiarki. Oczywiście, że na początek pójdzie ta kurteczka. Ja się nie mogę powstrzymać. Ona jest kiczowata, wiadomo, ale no ja lubię takie rzeczy. Wiecie, jak założę raz na sezon, to spoko, ale lubię, jak w ogóle rękawki powkładali. Może na początek pokażę wam metkę po prostu. I tutaj mamy... nie wiem, gdzieś tu są kody. Jak coś to wszystko będziecie mieć podlinkowane. Z tych rzeczy, które będą oczywiście na stronie. I dlaczego mi się wydawało, że te kurtki są małe? Wzięłam sobie L-kę, no bo tak stwierdziłam, że one są małe, no to ja chcę dużą. I ona jest taka za duża. W sensie nie ma tego fajnego fasoniku takiego paferkowego. Troszkę jest dla mnie za długa na moje, że tak powiem, na mój w tym momencie gust i to, co bym chciała. Więc po prostu rozmiar myślę, że M. Ale natomiast rozmiaru M nie było. No ciężko myśleć, naprawdę. Nie było rozmiaru M, więc wzięłam tą L-kę, bo były tylko jakieś S-ki, XS-ki albo właśnie L-ka. No efekt jest zarąbisty. Ja uwielbiam takie opalizujące rzeczy. Wiecie o tym doskonale. Od lalek Barbie po prostu w dzieciństwie i kucyków pony tak mi zostało. Więc kurtka sama w sobie jest całkiem spoko. Nie jest jakoś gruba, ale jest taka poduszkowa. Mamy tutaj kaptur. Tak, w ten sposób to wygląda. Jest zapinana na zamek. Tu chyba mamy ściągacz jeszcze jakiś? Nie, nie ma żadnych ściągaczy. Ale tutaj możemy sobie ściągnąć kaptur i całkiem. Może niekoniecznie do czerni zostawiona, ale nie wiem. Ja lubię takie klimaty. Ja ją sobie na pewno znajdę na stronie, dodam do wishlisty, jeżeli oczywiście będzie. No bo jak nie ma tutaj rozmiaru, no to trudno. L-ka po prostu nie do końca mi pasuje. No chyba, żebym coś miała węższego na dole. Spróbuję założyć, nie będzie to może pasować, ale mam tutaj spódnicę, która będzie węższa od tego i zobaczymy wtedy po prostu, czy to się jakoś będzie lepiej komponowało, no bo tutaj mi to nie gra do końca. A jeszcze zapomniałam, słuchajcie, że mamy tutaj przecież lustra do oglądania się z tyłu, tylko to nie chce się trzymać, odpada, w sensie przekręca się. Okej. No to tak wam pokażę jeszcze z tyłu, jak to wygląda. Dobra, i teraz zakładam właśnie coś węższego. No niestety nie wyszło z tym, żeby to było węższe, bo wzięłam za duży rozmiar. Chciałam, wiecie, do takiej bardziej obcisłej spódnicy po prostu zobaczyć. I wydaje mi się, kurczę, że ta kurtka może jednak rzeczywiście jest... okej, rozmiarowo. Jest taka luźna, duża. No nie wiem, tak chciałam tylko zobaczyć. Wiecie co, ściągnę ją i skupimy się po prostu na spódnicy, która też jest za duża. Dobra, i o co chodzi ze spódnicą? Ale będzie można fajne zdjęcia na miniaturki robić teraz dla was przy tym świetle. Patrzcie, jak tam w ogóle ładnie światło, jak mnie okala, nie? Jak tak stoję. Spódnica, no, jest po prostu za duża. Chyba, że zrobię z niej biodrówkę, co do mojej sylwetki, no, nie za bardzo zagra. Wzięłam do zmierzenia tę spódnicę taką w stylu dresów, takich ortalionowych. Nie wiem, jest w niej coś takiego ciekawego i stwierdziłam, że ją zmierzę. Właśnie mamy taki jasno-szary kolor, jak widzicie, i te przeszycia takie neonowo-żółte praktycznie. Tylko no jest duża. Powinna być taka. Jakoś albo już dawno nie mierzyłam H&M-a i się pogubiłam z rozmiarówką, albo coś zrobili nie tak z tą rozmiarówką. Więc chyba powinna bardziej właśnie jakoś tak wyglądać. To jest długa spódnica, a taka luźna, machająca. Tu mamy chyba rozcięcie z tyłu. Też czekajcie, zobaczymy sobie w tym lustrze. Tak wygląda. Tak, mamy rozcięcie. Mamy rozcięcie z tyłu. Długość jest taka, powiedziałabym, chyba do kostki dla mnie. Teraz mi ciężko powiedzieć, jak jestem w tych butach, ale tak mi się wydaje, że do kostki. I całkiem, kto mi tutaj odsłania? No come on. Całkiem spoko jest, jeżeli ktoś lubi taki vibe, albo żeby na przykład rozbić jakieś takie futrzaki i tak dalej, to myślę, że jest ciekawe po prostu. Cienki materiał, tutaj nic nas nie będzie grzało, to także tutaj pod taką spódnicę to zdecydowanie trzeba grube rajty założyć. Teraz jak jest taka pogoda, jak jest, no to już w ogóle. Także taka ciekawa. No i tyle, więcej o niej nic powiedzieć nie mogę tak naprawdę.
I tu jeszcze przypominajka metkowa, żeby kody były, żeby znaleźć to na stronie. Ja nie cierpię szukać na stronie H&M, naprawdę. Także 130 zł kosztuje, no 128. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 100% poliestru. No nie pokazałam Wam składu tej kurtki. No ale tutaj też raczej będzie poliester, poliuretan, nic więcej bym się nie spodziewała. No, poliester, poliester, poliester. Wiecie co, przeszłam te przeceny, tak troszeczkę tylko zajrzałam, bo chciałam zobaczyć, co tam jest. I moim zdaniem tam są ciekawsze rzeczy niż to, co dzisiaj przejrzeliśmy na sklepie. I tak, wiecie, popatrzyłam i chwyciłam, co tam chwyciłam, chyba 2-3 rzeczy. Futrzak. Taki czarny, krótszy, klasyczny, zwykły futrzak, nie gruby, nie cienki. Wygląda tutaj mięsiście, ale tutaj wszędzie to bardziej mi się to kojarzy z welurem. Niby to jest futrzak, ale on jest taki trochę jak, no, jak taki dłuższy welur tak naprawdę. Takiej długości, czyli za pupa. Tak Wam chciałam tylko pokazać. Może sobie właśnie wyczajcie na wyprzedaży. Ten akurat jest źle obszyty, bo tutaj nieładnie się zaginę, ale to też jest kwestia zawsze indywidualna i kwestia pojedynczego egzemplarza, bo jeden może leżeć tak, drugi tak. Tutaj mamy zatrzaski, czyli on jest na zatrzaski. Zaraz zobaczę cenę, bo nawet szczerze nie zwróciłam uwagi, jaka jest cena. No, prosty futrzak. Ja poluję na jednego futrzaka, ale nie powiem Wam, na którego, bo mi będzie cię też polować, a ja go chcę go kupić. Tak, tutaj z tyłu tak wygląda. Ej, jakoś tak ciemno, nie? Muszę tu bardziej stanąć, o, ale to wtedy nie chwyta. No dobra, ja widzę, wy chyba nie widzicie dobrze. W każdym razie futrzaczek czarny, połyskliwy, no i tyle. I tutaj pokażę Wam metkę, 209 niby, kosztował 130 zł w tym momencie kosztuje. No to nie jest dużo jak na futrzaka, ale szczerze te, co pokazywałam Wam, jak nie widzieliście części z Berszki, tam są świetne futrzaki, fajne, jakościowe i wcale nie jakoś hiper drogie. No to właśnie tam bym kierowała swoje kroki na Waszym miejscu bardziej. I drugi futrzak, ja nie wiem, czy to nie jest to samo, bo on też jest na dwa zatrzaski. Wydaje mi się, że to jest to samo, ale też tutaj niezbyt ładnie na dole leży. I jeszcze znalazłam właśnie taką wersję kolorystyczną. Natomiast dla mnie to nie do końca jest to samo, bo popatrzcie, ten jest bardziej matowy. Chyba, że po prostu na jasnym w sumie tak się nie ma takiego kontrastu między światłem a cieniem. No w każdym razie to też Wam tylko tak szybko pokazuję. Jakoś ten jaśniejszy fajniej leży, ale powiedziałabym, że one mają bardziej grubość bluzy futerkowej niż właśnie płaszcza, więc tylko pokazuję, no nie da się w tym lustrze, tylko pokazuję, że jakby co to są, jak potrzebujecie czegoś takiego lekkiego. Wydaje mi się, że to nawet może być ten sam fason, który ja mam z zeszłego roku, tylko w fiolecie, tylko akurat ja trafiłam na egzemplarz, który no lepiej leży po prostu. Może to jest to samo, może szyją według tego samego wykroju. Mamy tutaj taką lekko obniżoną linię ramion, w sensie to nie jest zła rzecz, jak bardzo pragniecie mieć futrzaka za tanio i znajdziecie dobrze odszytego, no to ja nie widzę problemu, bo on nie jest jakiś tandetny, ten miś, to futerko jest bardzo miłe, przyjemne, mamy podszewkę, więc takie o. Tak, tak, dobrze mówiłam, że to jest to samo, 210 zł, tu miałam rozmiar L, tam chyba też tak, 140. I wzięłam do zmierzenia też ten sweter srebrny, taki ażurowy, spoko jest. Całkiem spoko fason, powiem Wam. Pod spodem mam ten mój long sleeve, tak idealnie się, że tak powiem, zasłonił, nigdzie nie wystaje. No i mamy właśnie taką jakby, powiedzmy, siatkę. Bardzo mi się podoba, że ta metalizowana nić, ona niby jest srebrna, ale on jest jakoś zmieszany z czarnym i nie jest taki jasny, jest srebrny, ale taki ciemniejszy. Jak widzicie, mamy obniżoną linię ramion na rękawach, ściągacze takie dosyć szerokie, też tutaj i tutaj, no i tutaj ściągacz na dole też jest luźniejszy. Znowu, w zestawieniu z takim luźnym dołem, no ja wiem, że tak się nosi teraz, ale to tak trochę tłumacz dla mnie, tłumacz szerokości przy tych długościach jeszcze, no bo to jest cała, że tak powiem, cała kwestia długości i szerokości, więc ja go tak zawinę i wygląda w ten sposób. Zaczynam doceniać to światło tutaj w H&M. Może tutaj nie wyglądam za dobrze na twarzy, ale ładnie to wygląda tak do prezentacji rzeczy i ta aureola, która się tutaj robi, no po prostu święta jestem. Także taki jest ten sweter. Długość taka nie zakrywa pupy, ale jest trochę za pupę, za połowę pupy może tak.
Jeszcze spróbuję popatrzeć w tym lustrze, żeby wam pokazać. Tak tutaj. Muszę to trzymać drugą. No nie da się. Tak wam mogę tylko pokazać. Tak, więc jest bardzo fajny ten sweter. Jestem na tak, podoba mi się. Natomiast jakoś ta powtarzalność tych oczek tutaj, jest w niej coś takiego, że ja go nie chcę przez to. Jakby takie dziurki regularne, tak bardzo regularne, bez żadnego takiego czegoś ciekawego w tych dziurkach, no to nie jest mój vibes chyba do końca. Ale ogólnie jest fajny. Nie wiem, może mi się zmieni. Na razie uważam, że jest świetny, ale go po prostu nie chcę. I tutaj miałam rozmiar M, cena to jest 110 zł. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to akurat lubię w metkach H&M, że on jest po prostu tak totalnie na wierzchu. Jak popatrzymy, co tutaj mamy, poliester z metalizowanym włóknem, czyli właśnie z lureksem. No fajnie to wygląda, nie powiem. Okej, okay, i teraz bluza. I kolor jest przeboski, bardzo mi się podoba. I wzięłam tutaj rozmiar M, bo nie było chyba L-ki, albo wzięłam S-kę, bo nie było M-ki. Nie wiem, jaki mam tutaj rozmiar. Dobra, nieważne, zobaczymy później. W każdym razie kolor jest przepiękny i dla mojego typu urody to jest cudowny kolor. Podoba mi się to przeszycie, to już wiecie, bo wam mówiłam. Rękawy też są świetne, bo są takie bufkowane i mamy tutaj ściągacz na dole. Z boku wygląda tak. Ona jest dosyć krótka w tym rozmiarze, ale taka nie za krótka. Cały czas tak delikatnie dotykam, bo się boję, że mnie prąd kopnie. Mam takie uczucie, że mam bardzo suche ręce. Zastanawiam się, czekajcie chwilę. Ha, znalazłam sposób na to lustro. Podstawiłam tutaj taboret i teraz możemy na spokojnie sobie patrzeć z tyłu. Taka jest, więc dosyć krótka, no ona też się zwęża do dołu i wydaje mi się, że jednak ten rozmiar to nie jest rozmiar, który ja bym chciała nosić. Bardzo mi się podoba kolor i bardzo mi się podoba przód tej bluzy, ale jak tak patrzę z tyłu, no to tak, nie, taka kusa się wydaje, nie? Także widziałam w innych kolorach, że były L-ki i M-ki nie było w żadnym. Chyba może w graficie było, ale tam nie patrzyłam, w tym ciemnym szarym. Natomiast no właśnie były same małe rozmiary w większości kolorów. Ale kolor jest śliczny, no patrzcie, nie? Super jest ten kolorek. Miałam kiedyś taką bluzę z Sienna, ja też w tym kolorze i też się w niej bardzo dobrze czułam i też ją wyautowałam z szafy. I to jest w ogóle taki odcień troszeczkę matony, wydaje mi się, Serenity też, nie? Nie tylko taki błękicik nieba. Także fasonowo myślę, że ona jest fajna w odpowiednim rozmiarze, no ale ja dzisiaj jakoś tak nie trafiłam. I tu jeszcze przypominajka metkowa. No tak, właśnie widzicie, wzięłam S-kę, 55 zł. Natomiast jeżeli chodzi o skład, bardzo jestem ciekawa. Tu pewnie będzie jakaś mieszanka bawełny z poliestrem. Mam nadzieję, że taka spoko mieszanka. Już patrzymy. Mamy tutaj, poczekajcie. Mamy tutaj tak, 50 bawełna, 50 poliester, czyli pół na pół. Zauważyłam, że sieciówki coraz więcej tego poliestru w bluzach i takich dresach dodają. Pamiętam, jak było 90, na przykład 7% bawełny, jakieś 3 elastanu, czy tam poliestru. Później było 80-20, a teraz już widzę pół na pół. Wiecie co? I tu się zdecydowanie pomyliłam, bo ja wzięłam tutaj rozmiar M. To jest ta koszula taka jak woda srebrna i to jest rozmiar M i ona jest duża. Tam na początku musiały po prostu wisieć jakieś takie mniejsze. To jest duża koszula, taka zdecydowanie przeskalowana. Piękna jest. To jest 100% poliestru, co prawda, ale jest taka niesamowicie efektowna. No fason jest w takiej większej koszuli. Mamy obniżoną linię ramion, mamy tutaj kołnierzyk, guziki są, jak widzicie, dopasowane. Nie, wiecie co, pójdę do innej przymierzalni w kolejnej części, którą będę kręcić dalej od tych głośników, bo po prostu mózg mi totalnie paruje. Nie mogę się kompletnie skupić i nawet nie mam gwarancji, że wy ten film zobaczycie, bo ta muzyka, no po prostu nie wiem, może mieć jakieś prawa autorskie i tak dalej. Pokażę wam z boku, jak wygląda ta koszula, tak? I jeszcze sobie zobaczymy z tyłu. Więc jest taka luźniejsza, nie ma tutaj żadnych rozcięć. Może fajnie wyglądać tak puszczona na przykład do węższych jeansów albo do szerszych, jakby ją tutaj, wiecie, to co się zwykle robi, nie? Jakby ją tak zwinąć, no o, daje niesamowity efekt.
tylko że to jest syntetyk, ale efekt daje niesamowity. Jedna z ładniejszych koszul, właśnie takich metalizowanych, z jakimi miałam do czynienia w tym sezonie, a wiecie, że przeglądałam ich sporo i jest ich sporo teraz. Ona po prostu tak przyjemnie wygląda jak takie, jak woda, nie? Tak jak ta spódnica z H&M, tylko że to jest dużo fajniejszy, nie z H&M, tylko ze Stradivariusa, tylko że tutaj mamy dużo, dużo fajniejszy materiał, bo on jest naprawdę taki przyjemny, chłodny, chłodzący, taki, no ja bym powiedziała, jak idziecie na imprezę i jest wam gorąco, to ta koszula was tak schłodzi, aczkolwiek jest to poliester, więc nie wiem. Dobra, nie bajerujemy, tylko pokazujemy metki. I tutaj patrzymy znowu na metkę, 8 dyszek kosztuje ta koszula, MK, no więc widzicie, ta MK jest naprawdę taka obszerna. Teraz spróbuję znaleźć jeszcze te metki tutaj papierowe, gdzieś od spodu, nie papierowe, tylko te materiałowe. A coś mi tutaj nie gra. Dobra, bo mi się to wyzawijało, rękaw i tak dalej. 100% poliestru, no tak jak mówiłam, ale powiem wam, że jest bardzo efektowna, bardzo jest fajna ta koszula. I jeszcze na tym dziale wyprzedażowym znalazłam, słuchajcie, coś takiego. To jest taka krótka bluza, tutaj ma ściągacz, znaczy krótka, taka do pasa. Ma tutaj ściągacz, więc tak bufkuje, nie? Ale ona ma właśnie ten zamek, ten trapez tutaj, można ją rozpiąć i taki sztywniejszy golf. I ma białe, w sensie czarne przeszycia, jest biała w czarne, fajne przeszycia, bardzo mi się podoba. Może sylwetkowo ta część dla mnie nie do końca pasuje, wiadomo, bo ten ściągacz jeszcze, nie dość, że mam szerszą talię, no to jeszcze ją tak jakby poszerza, wiadomo. Chociaż jakby ktoś z węższą talią założył, no to ona też będzie taka szeroka, tak mi się wydaje, no bo on jest luźny po prostu. Tutaj mamy tak, że możemy sobie rozpiąć w ten sposób, wiadomo, zamek jest srebrny, ale jakoś tak strasznie mi się podoba to, że jest zrobiona w taki sposób, że właśnie mamy te przeszycia czarne. Ja lubię takie połączenie właśnie elementów, wiecie na pewno o tym. Troszkę prześwituje z tego, co widzę, ale nie jakoś tragicznie. No i to jest po prostu taka bluza, taka... Ej, podoba mi się. Nie wiem czemu. Podoba mi się po prostu. Mamy reglanowe rękawy. Ten rękaw też tak sięga dosyć nisko tutaj, jak widzicie. Nie wiem, czemu pokazuję w tym lustrze, no ale dobra. No właśnie. Co sądzicie? Ciekawa jestem waszego zdania. Podoba mi się po prostu i tyle. Nie potrafię znaleźć uzasadnienia, bo ona sylwetkowo dla mnie nie jest. Jakościowo, no też wiadomo, że to nie jest jakiś szał, ale mi się podoba. Ale leci świetna piosenka Kate Bush. Ściągnęłam sobie jakiś czas temu Shazama, bo coś tam Miłoszowi chciałam muzykę sprawdzić i właśnie podłączyłam teraz i tak mi się wydawało, że to jest Kate Bush. No Kate Bush to Reimos, to są te moje klimaty, ale nigdy nie słyszałam tej piosenki. Ja nie wiem, czy ona jest jakaś nowa, czy po prostu, no nie znam jej, a jest bardzo, bardzo w moim klimacie piękna. Słuchajcie, jeszcze jedna puchówka. Wzięłam tą taką opalizującą białą, także na szybko wam pokażę. To jest praktycznie chyba ten sam fason, co tam. Tylko że tutaj mamy jakieś takie ściągacze jeszcze na dole i ona jest taka biała, biała i opalizuje właśnie na taki różowo-fioletowy kolor. Tak wygląda z boku. No to jest dokładnie ta sama długość, która jest tam przy tamtej też, tak mi się wydaje. Tak wygląda z tyłu. Może jeszcze o tak podejdę, lepiej do światła. Wiem, że tutaj no, nie widać tak jakoś hiper, ale... To jest, ja to doceniam, bo to jest i tak plus w porównaniu do niektórych sieciówek, gdzie no, w ogóle nie można się z tyłu zobaczyć w żaden sposób, nie? Ani wy nie możecie, ani ja nie mogę. Także taka, mamy tutaj dosyć wysoko kieszenie też, mamy właśnie stójkę taką, natomiast te stójki nie są do końca praktyczne, powiem wam. Nie wiem, czemu uciekam cały czas do tego lustra, w którym jest mniejszej, w którym gorzej widać. Nie mam pojęcia, czemu tak uciekam. Może dlatego, że tu muzykę bardziej słychać. W każdym razie ja chciałam wam zwrócić uwagę, że no to przy makijażu takie stójki to jest masakra. Trzeba zawsze coś właśnie nosić, jakiś szalik i tak dalej, bo jak się urąbię podkładem... No widzicie, znowu uciekłam do tego lustra. Jak się urąbię podkładem, to no, nie ma co zbierać, powiem tak. Także taka ta kurtka. No i chyba tyle. Teraz pokażę wam metki i zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie. I teraz tak, metka 210 zł, no i tutaj miałam rozmiar M. Co do muzyki jeszcze, słuchajcie, Kate Bush, Tori Amos, one są... Kate Bush, wiadomo, była pierwsza, ale one bardzo podobnie śpiewają, podobne klimaty dla mnie mają. Mnie to po prostu tak wciąga, dla mnie to jest magiczna muzyka. Dobra, a teraz ściągam z siebie... Aha, jeszcze bluzę muszę wam pokazać, metkę. I tutaj cena bluzy 110 zł było, a teraz jest 65. Trochę mi się wąż odzywa w kieszeni.
No nie wiem, jakoś tak za 5 dyszek bym ją wzięła chyba. A tak to, no nie wiem, 50% bawełny, 50% poliestru. Chyba poczekam może też na jakieś przeceny, jak jeszcze będzie, to Anusz Widelec. No bo nie jest to taka rzecz, której, wiecie, pragnę jakoś tak strasznie. Jest fajna, super moim zdaniem, ale jest to rzecz, bez której się, myślę, obejdę. I to by było na tyle. Kończymy część pierwszą. Powiem wam, że znowu chciałam uciec do tamtego lustra, ja nie wiem, co jest grane. Powiem wam, że to, co widzieliśmy na samym sklepie, no to tak tutaj szału nie było, ale jak mierzyłam te rzeczy w przymierzalni, które mierzyłam, no to bluza, sweter, kurtka ta pierwsza, no też fajna. Także tragedii nie było. Ta koszula też jest piękna. No jest świetna moim zdaniem. Bluza ta też fajna. Futrzaki mam lepsze. Spódnica ta, taka o ta. Też całkiem nie głupia. Także myślałam, że będzie gorzej. Muszę wam się przyznać, że myślałam, że będzie gorzej. Zobaczymy, co będzie w kolejnej części. Czy będą ciekawsze rzeczy, czy będą mniej ciekawe. Mam nadzieję, że będą ciekawsze. I jak zawsze, jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że może coś dla siebie też znalazłyście, znaleźliście. Widzimy się w kolejnej chyba części H&M-a. Pa!